Cześć, tu Ernest! Mandalorianin raz na kilka dni zmienia lokalizację swojego posterunku. Jego fucha w świecie Fortnite rozpoczęła się od patrolu wokół swojego rozbitego statku. Następnie łowca ruszył patrolować w okolicach Koloseum, a dziś można go spotkać obok przyjemnego parku. Agent Jones zlecił mu zajęcie się postaciami, które chcą wydostać się z pętli punktem zerowym. I jak na razie dobrze mu idzie. Jak już się pewnie domyślacie, to nie jest jego ostatni przystanek. I możemy spodziewać się tego, że Mandalorianin zmieni jeszcze kilka razy lokalizację. Jednak to nie jest jedyna zmiana na wyspie związana z Mandalorianinem. In The Shade na swoim Twitterze dał znać, że jeden z artystów koncepcyjnych z Epic Games na live'ie zdradził mu pewien sekret. Mianowicie, coś ma się zmienić w miejscu wypadku statku kosmicznego Mandalorianina. Tak, wiem, to bardzo ogólnikowa podpowiedź, ale teraz już wiemy, że coś tam rzeczywiście się wydarzy. Możliwości jest wiele. Zakładam, a nawet na pewno tak będzie, że Mando wróci do siebie po zakończeniu tego sezonu, więc pewnie naprawi swój statek i nim odleci. Albo, uwaga, nadchodzą spoilery. Statek ten zostanie całkowicie zniszczony, tak samo jak w drugim sezonie Mandalorianina. Wtedy mógłby tutaj przybyć inny łowca nagród, aby pomóc mu stąd odlecieć. Mam tu na myśli Boba Fetta. To kolejna legendarna postać z uniwersum Gwiezdnych Wojen. I już wyjaśniam, dlaczego mógłby się pojawić. Poza tym, że podobna sytuacja miała miejsce w serialu, to na przestrzeni kilku ostatnich sezonów, jako sekretne skiny zagościły na wyspę przeróżne postacie z innych światów. W drugim sezonie był Deadpool, w trzecim Aquaman i w każdym z tych sezonów ci goście doczekali się towarzystwa ze swoich uniwersów. W drugim sezonie do sklepu weszła cała ekipa X-Force ze świata Deadpoola. To były aż 3 wyjątkowe skiny z plecakami, lotniami, zbierakami i emotkami. A do tego Deadpoolowe przeróbki klasycznych skinów. W dniu, w którym można było odblokować Aquamana w trzecim sezonie, do sklepu zawitał Czarna Manta, arcywróg superbohatera. W obecnym sezonie za to do sklepu może wejść ktoś od Mando. Jak już mówiłem, to może być Boba Fett, ale poza nim to Kara, Quill, może nawet Gideon? Na dzień dzisiejszy nie jest to nic oficjalnie potwierdzonego, ale biorąc pod uwagę poprzednie sezony, bardzo możliwe jest to, że ktoś jeszcze do Mando dołączy. Dalej, w ciągu kilku ostatnich dni poznaliśmy również kilka ciekawostek na temat zmian w samej rozgrywce. Mogliście już u mnie usłyszeć o tym, że w plikach gry są wzmianki o nowej modyfikacji do samochodu, która byłaby wieżyczką zamontowaną na tle samochodu, z której mógłby strzelać pasażer. Ale to nie wszystko! Hypex na swoim Twitterze udostępnił kolejną podobną znajdźkę, pisząc: być może pewnego dnia otrzymamy nową mechanikę broni. Epic zaczęło ostatnio testować nową funkcję o nazwie slot na modyfikację broni. I wygląda na to, że daje ona umiejętności lub dodatki do broni. Nie da się na dzień dzisiejszy dokładnie określić, o jakie modyfikacje broni chodzi w plikach gry, ale tak czy siak, mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Dodatkami do broni mogłyby być tłumiki, specjalne lunety, powiększone magazynki, a umiejętnościami podpalanie albo zamrażanie. Wiecie, to takie typowe dodatki do broni. W tle teraz widać koncept tego, jak takie ulepszenie mogłyby wyglądać w grze. To bardzo ładna i prosta animacja, stworzona przez EA Skate. Bardziej mnie ciekawi, w jaki sposób te dodatki będzie można odblokować. Na to jest kilka pomysłów. Na start obecnego sezonu twórcy gry usunęli warsztaty, w których ulepszało się bronie przy użyciu maców. Teraz bronie ulepsza się u postaci za złoto. Co jeśli warsztaty wejdą z powrotem, ale zamiast ulepszenia klasy rzadkości, będzie można tam odpicować swoją broń? Na przykład do Skara przydałby się jakiś powiększony magazynek albo tłumik? Inną możliwością jest to, że części do broni byłyby do kupienia za złoto u postaci, albo do znalezienia na ziemi lub w skrzynkach. Tak samo jak w grze dla przykładu PUBG. Jak już mówiłem, nie znamy zbyt wielu szczegółów na ten temat, dlatego przekazuję wam same pomysły i koncepty. Miejcie też na uwadze to, że modyfikowanie broni i samochodów może wejść do gry dopiero w przyszłym sezonie. Bo tak to z wyciekami właśnie jest. Dla przykładu, pierwsze wycieki o strzelbie oddechu smoka pojawiły się na początku trzeciego sezonu, a ta strzelba weszła do gry dopiero w obecnym sezonie, po połowie roku. Wracając do tematu samych modyfikacji, to jeśli wejdą one do gry, rozgrywka zostanie wzbogacona o mnóstwo nowych taktyk. Z dodatkami do broni w grach zazwyczaj jest tak, że mają jakieś zalety, ale i wady. Tłumiki na przykład oczywiście wycieszają broń. Do tego mogą maskować tor lotu naszego strzału i zmniejszać rozrzut, ale obniżają obrażenia. W grze takiej jak Call of Duty Modern Warfare można zmienić prawie każdy aspekt broni. Odpowiednia podmiana części broni może drastycznie zmienić to, jak ona funkcjonuje. To raczej nie będzie aż tak zaawansowane w Fortnite, ale może być podobnie.
dalej w temacie wycieków od Hypexa, to jeszcze przed świętami udostępnił wyciek o postaciach. Wiecie już pewnie o tym, że u postaci można skorzystać z przeróżnych usług, takie jak odkrycie skrzynek albo wsparcie na polu bitwy. Hypex dał znać, że kiedyś prawdopodobnie będziemy mogli u niektórych postaci zamówić zrzut zaopatrzenia w cenie 600 zł. To byłoby bardzo przydatne, bo w zrzucie zaopatrzenia może skrywać się jakaś dobra broń, choć jest szansa na to, że wypadnie coś mniej ekscytującego. Minusem takich zrzutów jest to, że są one oznaczone na mapie. I ponadto, dopóki nie zestrzelimy balona, wolno spadają na ziemię, co może przykuć uwagę przeciwników. Poza tym Mix wstawił nagrania kilku ciekawych broni. Wspominałem już kiedyś o jego wyciekach na temat sekretnych broni i przedmiotów. No i Mix po raz kolejny wstawił na swojego Twittera kilka znalezisk, które ujawniły... No, zobaczycie sami. Oto wyrzutnia gnomków. Jest to prawdopodobnie broń, którą twórcy gry stworzyli dla jaj, tylko i wyłącznie dla siebie. Ta potworność nosi nazwę kodową Tinstack i siedzi w plikach gry od 4 sezonu. A to jest wyrzutnia troli. Nie wiem, co jest w niej takiego wyjątkowego. Możliwe, że dym pocisku zasłania tego lecącego trola. No, to są bronie, które raczej nigdy nie trafią do gry. Ale tak czy siak to ciekawe, nad czym trwają albo trwały kiedyś prace. Bronią, która ma szansę na wejście do gry za to, jest pistolet maszynowy Run Gun. Ma ona egzotyczną klasę rzadkości, co oznacza, że byłaby ona do kupienia u pewnej postaci. Gdy ją trzymamy, sprawia ona, że szybciej chodzimy i biegamy. Wycieki na temat tej broni pojawiły się już kilka tygodni temu, ale dopiero teraz mamy potwierdzenie tego, jak ona będzie działać. W plikach gry jest jeszcze kilka innych takich broni, ale o nich już mówiłem w tym filmiku. Pamiętacie wyrzutnię siorba? Raz na kilka aktualizacji dowiadujemy się nowych szczegółów o tym przedmiocie. Najpierw pojawiła się sama nazwa kodowa, a na start 5 sezonu okazało się, że wyrzutnia siorba będzie prawdopodobnie egzotycznym przedmiotem do kupienia za złoto. O ile dalej nie mamy wglądu na sam model tej wyrzutni, to dzięki Mango wiemy, że w plikach gry już są gotowe nowe statystyki. Więc tak, działałaby tak samo jak bandażownica, ale zamiast bandaży wyrzucałaby siorba. Gracze trafieni tym siorbem dostaną 15 punktów zdrowia i osłony naraz. Podobnie jak to jest ze zwykłymi zgrzewkami, takim siorbem będzie można uleczyć kilka osób naraz, w tym przeciwników, jeśli ktoś z was czuje się szczodry. To nie jest pewne, ale prawdopodobnie tak samo jak bandażownica zajmowałaby dwa miejsca w ekwipunku. Ale plusem byłoby to, że te siorby byłyby odnawialne. Poza tym w sklepach od ostatniej aktualizacji pojawiają się różne emotki, które były zaszyfrowane. W plikach gry są jeszcze 4 zaszyfrowane paczki danych, co oznacza, że coś nas może jeszcze zaskoczyć. Następny update będzie dopiero w następnym tygodniu, a to z uwagi na to, że Epic Games wzięło wakacje do 5 stycznia, dlatego poukrywali tyle rzeczy. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.